spalił, ale jak spalił? I ładna akcja. A Jezu, jest! Chyba mam. Gol. Ale on się bawi. Aj, za bardzo. Ten kontakt podpisany, nie? Ale pięknie. Ale pięknie. Yes! O panie. Mecz był jednostronnym widowiskiem z ogromną przewagą po naszej stronie. Wynik 3-0 myślę, że odzwierciedla przebieg meczu. No, mogliśmy się pokusić o jeszcze 2-3 bramki i ten wynik mógł być bardzo kozaczny. Niemniej jednak jestem zadowolony z postawy chłopaków. Przede wszystkim w defensywie poza jedną sytuacją na początku meczu. Pełna kontrola, tutaj duża zasługa Zlatana Lomerowicza, Grzesia Wojtkowiaka i całej zresztą drużyny, która bardzo dobrze broniła. Wszyscy zawodnicy dostali swoje szanse, pokazali się z dobrej strony. Cieszy też bardzo ładna bramka Piotra Grzeszkiewicza, który po dłuższej kontuzji wrócił do gry i dostał dzisiaj 45 minut, które w pełni wykorzystał. Włączył się do rywalizacji o tą pozycję 9 w czwartej lidze, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. No, jego bramka można nazwać stadiony świata. No, nie do obrony, myślę, że żaden bramkarz chyba nie dałby sobie z tym rady. Także myślę, że to będzie dla niego dobry kop i w dalszym ciągu będzie się tak rozwijał. Niedługo myślę, że może
za kotwiczy na treningach pierwszego zespołu. Wszyscy zawodnicy zagrali dobry mecz, natomiast znowu tutaj pierwsze skrzypce grali piłkarze, zawodnicy, którzy już jedną nogą są w pierwszej drużynie Lechii Gdańsk. No, taka ich rola, żeby gdzieś pokazywać tą swoją przewagę jakości i doświadczenia i dzielić się z tym z młodszymi kolegami. Widać ich, że trenują na poziomie ekstraklasy, grają te mecze w ekstraklasie. Ta jakość piłkarska czy intensywność, w jakim oni się tutaj poruszają po boisku, od razu daje nam przewagę. Młodsi zawodnicy próbują dorównać im i to suma summarum się robi z tego fajna grupa i to pokazuje też, że można stworzyć na tej bazie przewagę w czasie meczu i mieć pełną kontrolę. Na dzisiaj to myślę, że Adrian Petk to jest zdecydowanie wyróżniająca się postać w czwartej lidze i on tutaj przewyższa też klasą te rozgrywki. Myślę, że też tutaj taką postacią za chwilę będzie Piotr Kryszkiewicz. Swoją dobrą jakość dokłada Kuba Lizakowski. No jest cała grupa tych chłopców za chwilę z rocznika 2-3, Kuba Cieślicki czy Marcel Wszołek z rocznika 2-2. No mamy tą grupę naprawdę dosyć mocną i tutaj naprawdę mamy kłopot bogactwa, jeśli chodzi o te rozgrywki, o tą grupę, więc myślę, że każdy z nich może dostać się do szatni pierwszego zespołu. Na tych meczach jest obecny trener Stokowiec, jest sztab cały, więc mają pogląd, jak to wygląda i myślę, że to niedługo będzie widać w kolejnych tutaj zaproszeniach na treningi. Tak, widzieliśmy, że to nie będzie łatwy mecz. Drużyna walczy o utrzymanie, ale pokazaliśmy pełną dominację, a bramka to tylko na dobre rzeczy. Ale czujesz, że jesteś coraz bliżej tej pierwszej drużyny, że jesteś obserwowany przez trenera Stokowca? Oczywiście staram się na każdym meczu dawać siebie 100%, jeśli idę na trening. Także staram się jak najbardziej pokazać, a jestem do dyspozycji w każdej chwili. Patrząc na jakby historię rezerw, kto miał opaskę, to jakby też często wchodził w te pierwsze zespół Lechii. Czy jakby też jakby przez to czujesz, że jakby będzie na to szansa już może w nowym sezonie? Tak jak mówię, staram się, daję się maksa, to czy będę tam, to zależy tylko i wyłącznie trener.